Witam was, moi drodzy, gorąco i serdecznie. Ja jestem Yuken, a przed wami 18 odcinek z tworzenia supermarketu marzeń od zera do milionera. Także zapraszam was do oglądania kolejnego odcinka z naszymi przygodami biznesowymi. Moi drodzy, dziś naprawdę mam wam coś do pokazania. Zmiany zaszły konkretne, można by powiedzieć, zmiany w kontrakcie, którego już wykonałem. Ściągnąłem kilka modów, które pomogło mi ten sklep po prostu upiększyć. Pokazywałem wam to w odcinku z modami, więc nie będę tutaj się za bardzo powtarzał, aczkolwiek parę dni wcześniej mieliście spoiler tego, co jest w naszym sklepie. Moi drodzy, no... czemu mam tak mało kasy? Ktoś zapyta. 66 level, czyli czekaliśmy na rozbudowę, potem mówiliśmy, że 70 level to będą licencje. I dlaczego mam tak mało kasy? Słuchajcie, tak szczerze, pewnie jakbyśmy kupili jakiś kwadracik, to nie wiem, który to by był. Już ciężko jest mi się domyślać, czy z tej strony by ten kwadracik był, czy z tamtej. Natomiast no, nie zmienia faktu, żebyśmy wydali chyba około 70 tysięcy, jeśli dobrze pamiętam. A ja, moi drodzy, tę kasę zainwestowałem w bardzo ważne rzeczy. Widzicie tą zmianę już może na własne oczy. Wszystkie zamrażarki, które miałem, te stare, musiałem wyrzucić i kupiłem nowe. No, minusem tego jest to, że ta zamrażarka kosztuje 700 euro. Tak, mam euro, bo też prowadziłem moda, to też kolejna zmiana. Natomiast to są zamrażarki, które jak widzicie, no mają taką pojemność, jaką bym sobie życzył i jest to według mnie realistyczne. Jest zapakowane po full korek, jak to się mówi. Zobaczcie, są dwa rzędy kurczaków, wcześniej były jedne. Także tu poszło sporo kasy na ten cały sprzęt, na te zamrażarki konkretnie oraz na uzupełnienie ich, no bo jak się domyślacie, dwa razy więcej towaru trzeba było włożyć. Kolejną zmianą, troszeczkę tu jest przestawione od poprzedniego odcinka, dlatego że też, co pokazywałem wam w odcinku z modami, wstawiłem 5-półkowy regał, który się fajnie sprawdza, jest o wiele łatwiej ten towar uzupełniać i można było w tym momencie troszkę poprzestawiać. No i najważniejsza rzecz, bo przecież wszyscy powiecie, że no stary, ale ty miałeś mieć prawie 80 tysięcy na koncie, tak mówiłeś. Zrobiłeś parę dniówek, level wbiłeś, gdzie jest ta kasa? No dobrze, drogi widzu, to zobacz, gdzie jest ta kasa. Ta kasa jest tutaj. Ściągnąłem też tego moda, który w końcu mi zadziałał, ale zadziałał mi dopiero wtedy, kiedy update jego wszedł i zrobiłem magazyn. Jak sami się domyślacie, no regały za darmo nie są. Ten towar, który tu stoi, jak widzicie, no coś mi się udało zapełnić, ale jak widzicie, gdzieś tam świeci pustkami, no... Będziemy to też dziś, moi drodzy, robili, także ostatecznie mam przepiękny, naprawdę konkretny, nie wiem, z prawdziwego zdarzenia magazyn i teraz, no, przypuszczam, że przy tym rozwoju trzeba będzie pomyśleć, moi drodzy, o zatrudnieniu magazynierów, już tu powiem w liczbie mnogiej, bo mamy jednego gagatka, pan Heniu, siema Heniu. Także Gaugan 1 stoi, popracował, ale on się nie wyrabia. Ale to zobaczymy po dniówce. Zobaczymy, jak ta dniówka w ogóle, moi drodzy, wyjdzie. Może w następnym odcinku przetestujemy najazd dużej ilości klientów na nasz sklep. Jest to, widzowie, bardzo... A nie, nie do kosza, co ja bym, słuchajcie, tutaj zrobił mądrego. Ale ja jestem gagatek większy niż ten pan Heniu, widzowie, szczerze, nie? Jestem większym gagatkiem niż ten pan Heniu. Coś się troszeczkę popsuło po update'cie. Dzisiaj, kiedy to nagrywam, wchodził kolejny update. Jakiś poprawek niby jest lepiej, ale tak mam wrażenie, że troszeczkę jakby FPS-y spadły, tak jakby... Nie wiem. Takie mam jakieś dziwne wrażenie nieodparte, że coś troszeczkę się popsuło. No oczywiście, trochę towaru, no właśnie, jak to jest z tym magazynem? Bo tutaj też muszę wam to, moi drodzy, wyjaśnić. Z magazynem założyłem sobie taki plan, że część produktów, które no gdzieś nie są w zasięgu wzroku, będzie nam uzupełniał pracownik, a resztę produktów, które są, no powiedzmy, w zasięgu wzroku, plus ten cały dział alkoholowy, czy tam kawy, bodajże, jeśli dobrze pamiętam, ketchup też, będę uzupełniał ja. Dlaczego? Dlatego, że nie chcę, słuchajcie, robić wszystkiego na gotowca, jakoś mi to sprawia frajdę. Kolejna nowość, którą tu właśnie mamy,
co już, jak widzieliście odcinek z modami, to widzieliście, to jest skaner towaru, który pomaga nam, słuchajcie, w fajny sposób te towary zamawiać i bardzo, bardzo mi to, słuchajcie, w ogóle ułatwia, no można powiedzieć, robotę. Jest to kapitalne, bo tylko chodzę sobie po półkach, sprawdzam, czego mi tam brakuje, no i sobie domawiam. No dobrze, moi drodzy, towaru troszkę domówimy. Magazynem zaraz się zajmiemy, bo z magazynem będą też ja. Ja tutaj, jakby ktoś mówił, że laguje tak ta grafika, to tak, ale to jest wina moja, moi drodzy, że po prostu na pięciopółkowy regał wstawiłem, no, produkt, który na tym regale być nie powinien. Także to jest ewidentnie moja wina. Testowałem, też chciałem wam pokazać. Dobrze, no piwka tam w zasadzie tu mamy, może tutaj jedną zgrzewkę się zamówi. Dobra, to nie będziemy aż tak szaleć. Musimy naprawdę ostrożnie z tą kasą lecieć, moi drodzy. Jak to mi zamówiło? No i właśnie, to będzie kolejny mod, który, jak widzicie, mi tu fajnie działa. Na sklep nie chcemy dostarczać, bo produkty są tylko moje. I zobaczcie, jak to teraz, jaka wieża tu przyjechała towaru. W zasadzie mógłbym ten sklep już otworzyć, bo nie mamy chyba nigdzie braków towarowych, więc ja mogę to uzupełnić już, słuchajcie, otwierając nasz closet, zrobić now open. Nie ma klozetu, nie ma klozetu, widzowie. Zobaczymy, jak tam pan Heniu sobie poradzi sam. Jeśli nie będzie sobie radził sam, no to będzie trzeba pomyśleć. A po co ja to zamawiałem? Aha, po to. Tutaj w zasadzie ten regał czteropółkowy by lepiej się spisywał akurat do tego typu produktu. Więc muszę pomyśleć, żeby te regały jakoś sensownie będę chciał połączyć, nie? Żeby nie, to jest akurat, mówię, moja wina, bo na regał pięciopółkowy, no, który ma mniejszą wysokość między półkami, wrzuciłem wysokie produkty i to jest moja wina. Natomiast wiele produktów takich małych na tym regale się jak najbardziej nam sprawdza. Także to myślę, że jest spoczko. Zobaczcie, tutaj wymietli mi trochę towar. No ja cały czas jakby ostatnio ogarniałem ten magazyn, ale też chciałem wam pokazać już efekt końcowy tego magazynu, nie robić tego na odcinku, bo wiecie, moje planowanie jak wygląda i tutaj się, kto się z was domyśla, no to pewnie zgadł lub zgadłaś, drogi widzu, bo nad tym magazynem naprawdę dużo czasu siedziałem, bardzo dużo czasu, żeby to jakoś trybiło. Miałem problem, żeby to ustawić, bo generalnie po pierwsze, już wam zresztą pokażę ten magazyn jeszcze raz. O, nazywa się magazyn Stonki. Tak. Zobaczcie, moi drodzy, no z jednej strony chodziło o to, żeby upchać jak najwięcej towaru, ale z drugiej, żeby jednak, no, biegnąc taki kawał między regałami, no, czuć tą przestrzeń, żeby nie czuć się jakoś klaustrofobicznie, żeby po prostu jakoś te kartony widzieć. No tu jest jedynie taki mały przesmyk, no ale to tam nie szkodzi. Czasami kartony leżą, bo pracownik gałgan je po prostu rzuca. Ale dobra, my musimy tutaj też pracować, moi drodzy. Także dużo zmian. Dzisiaj też wam pokażę, a to już był chyba ten akurat, tu jedno piwko za dużo zamówiłem. Pokażę wam, widzowie, również walutę euro, bo takowa już na sklepie jest. Wolałem euro niż te dolce. No w końcu żyjemy w Europie, moi drodzy, jakby nie patrzeć. Bliżej nam do Europy niż do Stanów. Regał, jak widzicie, pięciopółkowy, no daje nam jedną półkę, ale jest to, jak dla mnie, widzowie, petarda. Bo ta jedna półka robi różnicę. Naprawdę ta półka w przypadku, zobaczcie, takich ciasteczek nawet, o. Tak, jak słyszycie, że kasjerzy inaczej klikają, pikają, no to też zostało to zmienione. Tutaj też ściągnąłem moda, który pomaga konfigurować to, bo słyszeliście, jak bardzo mnie to wkurzało zawsze, no kiedy ci kasjerzy tak, no, klikali, że ja zdążyłem dwóch klientów obsłużyć, a kasjer jednego. I też bardzo ważna dla mnie rzecz, jeżdżą samochody, których nie słychać. Słyszycie, cisza święta, spokój. Cicho już, no, także jest rewelacja, bo mnie te samochody strasznie wkurzały. Także parę rzeczy, które mnie wkurzały, których mi brakowało w ogóle tutaj w Supermarket Simulatorze,
właśnie mi te mody, o, widzicie, cicho, i można pracować. Te mody pomogły mi uzupełnić. Może, widzowie, w następnym odcinku zrobimy sobie taki test z oblężenia supermarketu, może jakąś promocję. No dziś skupiamy się stricte na magazynie. Jak widzicie, klienci drzwiami i oknami do nas wchodzą, obroty są całkiem fajne, one rosną. W momencie, kiedy ten magazyn, słuchajcie, zaczął działać i jakby te większe zamrażarki, czyli przestało mi produktów tak obrakować. Nie wiem, co ten gałgan tu ściągał mi. Co on tu robił? No gagatek jakiś mi tu ściągał, coś nie wiadomo skąd. Także w momencie, kiedy, słuchajcie, też te duże zamrażarki wprowadziłem, wyeliminowałem w ten sposób ryzyko kończącego się towaru na jednej zmianie, że tak powiem, to faktycznie, słuchajcie, te obroty fajnie zaczęły rosnąć. No i sami zobaczycie, jaki tam obrót będzie, a nie będę nic tu mówił. Sami sobie na podsumowaniu zobaczycie, moi drodzy. I dzisiaj też inwestycyjne, wielkie, no bo oczywiście trzeba te towary na magazyn pozamawiać, także też się nie spodziewajcie, że tutaj tak będziemy zbierali. My na razie zbieramy, słuchajcie, na licencję. No i tu by mogło paść pytanie, no dobra, chcesz kupić licencję, a gdzie masz miejsce na te towary? A drogi widzu, to cię tutaj zdziwię, że te półki regały pięciopółkowe dały mi tyle, że my tego miejsca mamy od groma i trochę, co ci zaraz, drogi widzu, pokażę. Zapraszam, chodź ze mną. Zobaczcie, moi drodzy. Pomijając oczywiście, że w dziale chemii też się miejsce znajdzie, jakbyśmy pozbyli się tych papierów toaletowych, no ale papiery to można przyjąć, że wszędzie można przełożyć. Tu mamy też miejsce na jakieś ewentualne nowości. Zobaczcie, aż dwa regały, tak jakby dwie połówki. Tutaj też, no bo regał ma być tylko jeden z mlekiem, więc jedna połówka też jest wolna. Tutaj mamy kawałek, no ziemniaków raczej, powiem wam, może z jednej połówki bym zrezygnował ziemniaków, natomiast musi być konkret, bo widzicie, że to schodzi. Tutaj mamy, słuchajcie, cały rządek przecież wolny, zobaczcie, cały, kurde, rządek regałów na jakieś spożywcze rzeczy. Tu między mąkami też, docelowo chciałem to zrobić tak, jak było wcześniej, ale w momencie, kiedy mamy, widzowie, powiem wam tak, że w momencie, kiedy mamy regał pięciopółkowy, to nie ma sensu tej mąki robić na całym regale. W zupełności taka połówka wystarczy, bo ten pracownik i tak będzie uzupełniał. Tu zobaczcie, ile jeszcze mamy wolnego miejsca. Bo tu jest jakoś tak ciemno, chyba lampę źle coś wstawiłem. No i tu, moi drodzy, jeszcze za lodówkami jest cała alejka. Tutaj sobie są chleby, ale zobaczcie, my tu mamy całą masę na produkty. To wszystko zależy, jakie produkty nam się odblokują. Możemy zajrzeć do tej licencji, bo jestem ciekaw. O, 60, widzicie, 67 poziom wjechał. No bo jak kupujemy towary, to też levele się wbijają. I zobaczcie, bo was to może dziwić. Jak to jest, że nie ma mnie na kasie, a nie dzwonią po mnie? Wiecie, na czym polega ta zmiana? Spróbujcie zgadnąć. No, widzowie, kto zgadnie? Zmiana również polega, słuchajcie, na tym, że jest taki mod, który wywołuje inteligentne zachowanie klientów. To tak, jak można to tak nazwać. Na czym to polega? Że klienci ustawiają się do kolejki, do kasy, gdzie no jest najmniej ludzi, czyli nie będzie już czegoś takiego i to jest właśnie fajne według mnie. Jak było wcześniej, że ja byłem na kasie, kolejka stała do mnie, a pracownicy mieli puste kasy. Nie, taka sytuacja już nie będzie miała miejsca. No tutaj trochę tak mamy tak, no niezbyt fajnie te żelki tam wrzucone akurat, ale one to tam, powiedzmy sobie, tak mogą być. Co, już wszyscy klienci? A nie, jeszcze chodzą, zobaczcie, po 21. Sklep niby do zamknięcia, a tu klienci jeszcze chcą kupować, moi drodzy. Piwko jeszcze, zobaczcie, ilu klientów. Tu nie ma co zamykać o 21 sklepu, widzowie. Tylko faktycznie tych klientów jest sporo. I tutaj od razu mówię, nie mamy moda włączonego na większą liczbę klientów. Ja to też mówiłem, raz na jakiś czas to jest spoko, jako taka przygoda. Ale na dłuższą metę to jakby, wiecie, tak jakbyśmy mieli non-stop tak grać, te levele tak szybko wchodzą, co za tym idzie kasa, towar trzeba szybko non-stop kupować.
I to się robi już takie zbyt szybkie, zbyt nienaturalne, kiedy zwiększa ci obroty o 100%. Zobaczmy, o jeszcze zobaczcie, chodzą klienci, to może wejdę na kasę, może ta pani do mnie przyjdzie z tym dziwnym spojrzeniem, chyba po alkohol poszła. Pan ufoludek do mnie nie chce, no zobaczcie, nikt nie chce do mnie przyjść. Ładny, ładny jest ten, słuchajcie. Aha, mamy w ogóle po polsku, ja zrobiłem polską wersję językową, znaczy ściągnąłem. Czy jest lepiej, czy jest gorzej? No, na pewno jest inaczej, jak widzimy to po polsku, ale jakby tutaj... No, ja nie miałem, słuchajcie, jakichś trudności, jeśli chodzi o język. Nie było jakichś rzeczy kłopotliwych, tak? Także tutaj... O, chyba wszyscy. No to jak wszyscy, no to nie, jeszcze jakaś klientka jedna. Jeszcze jakaś pani idzie, ale nie chce przyjść. Ale ma pani dekolt fajny i nie chce. A już myślałem, że wyjdzie i nie zapłaci. To jeszcze klienci tu chodzą, czy to pracownik tu biegał? A, to pracownik, dobra. To już wszyscy, no bo to wiecie, nie ma co dniówki tracić. Jest ciemniej, bo jest mniej lamp w tym sklepie, ale ja też uznałem i to myślę teraz tu widać przy kasach tak najlepiej. Może tam gdzieś jedna by mogła jeszcze być, ale uznałem, że po prostu było za jasno, było przejaśnione. Zobaczcie, mamy, moi drodzy, zadowolonych klientów 82. 82 klientów, czyli już jest fajna liczba się robi i mamy obrotu 5176. Moi drodzy, naprawdę, no tu oczywiście popłaciłem rachunki, żeby nie było. Czasem płacę. Mogę wam w komputerze pokazać. Także, no i to oczywiście teraz nie martwimy się o te ceny. Na szczęście, widzowie, nie musimy się martwić o ceny, bo to nam ustawia mod i tutaj też mamy fajnego moda, który stany magazynowe nam pokazuje, czyli tak jak mówię, no to wszystko, czego mi brakowało, zostało po części zrealizowane. Najpierw uzupełnijmy może towar, który należy do mnie, do uzupełnienia. No i damy, moi drodzy, potem naszemu pracownikowi, aczkolwiek ja nie wiem, czy nam kasa starczy. No, znaczy chyba starczy, nie? No aż tak mało kasy, widzowie, nie mamy. Skoro nasz pracownik się nie wyrabia, to też się zastanawiam, czy kolegę mu do pomocy nie wziąć. Myślę, że dwóch, no nie wiem, trzeba się zastanowić. To tak by trzeba zobaczyć po półkach, no bo... Kurczę, no... Zależy, jak ci ludzie ten towar wymiatają. No nie wiem, włączymy dniówkę, zobaczymy. Na razie jeden pracownik jakoś tam daje radę. Otworzymy ten sklep, nie ma, myślę, co go tutaj, słuchajcie. To już teraz czasy się zmieniły, jak już mamy, wiecie, magazyniera. To ja już też tak nie szczypię się z tym wszystkim. Tylko staram się lecieć. Także liczba klientów jest naprawdę imponująca. Bardzo mi się to podoba. A tam też uzupełniłem. Ale właśnie warunek tego jest taki, że musi być wszystko na stanie, tak? I wszystko w odpowiednich cenach. Jeśli chodzi o ceny, no to... To tu się nie martwię, bo tak jak widzicie, no ceny są aktualizowane i to jest spoko. No jeśli chodzi o stan towarowy, no to ja już muszę tego pilnować, nie? Czy to na magazynie, żeby pracownik uzupełniał, czy tutaj. No dobra, uzupełnimy. Ja nie lubię, słuchajcie, jak się kartony walają. Dobrze o tym wiecie, staram się pracować, żeby tak nie było. Chyba będziemy mogli mu jakiegoś kolegę niedługo zatrudnić do pomocy. Dobra, ja tam coś domawiałem, bo coś nam się pokończyło. Znaczy w sumie się nie pokończyło, te piwka jedynie, tak, nie? Troszkę jest ich... Jest ich mało. No dobra. Co tu jeszcze? A wszystko, ale tu ludzi w ogóle chodzi, słuchajcie. Także piękny jest ten magazyn. Co do kolorów ścian, słuchajcie, jakby... Miałem do wyboru różne kolory i oczywiście kolory regałów też mogłem zmienić. Mówię o regałach oczywiście na sklepie, natomiast te białe są najlepsze. Jak robiłem czarne, to było jakoś tak... No nie do końca, no w tym samym kolorze to też nie. I tak wiecie, tak... No tak średnio by to wychodziło. Zrobimy dzisiaj ogromną dostawę towaru, widzowie. Już za chwilkę zrobimy, ja tak celowo jeszcze wolałem jeden dzień przelecieć, żeby troszeczkę
tam ewentualnie jeszcze z magazynu zeszło, żeby troszeczkę zarobić. Sobie możemy zobaczyć, jak ta licencja wygląda. Czy ona będzie dla nas kłopotliwa, czy nie. Czekolady w sumie były, ale... I już kasują pieniądze. Zobaczcie, już kasa leci. Brakuje mi tu na pewno wyliczenia, to jest przecież proste. Powinno to być. Mega mi brakuje wyliczenia, żeby pokazywało, jaką mamy na przykład średnią marżę w procentach. No bo wiecie, procent mi mówi wszystko. Od każdej kwoty wtedy jesteście w stanie swój zarobek wyliczyć. Jeżeli macie, nie wiem, tam 100 tysięcy obrotu, a no w skali tygodnia mówię, bo nie mówię jednego dnia, nie? A ma, no nie, no w tygodniu byśmy nie zrobili tyle, no to może miesięcznie bardziej. A na przykład macie, nie wiem, 30% marży, no to wtedy wiemy, że to jest 30 koła zarobku. Ja zawsze uważałem, że poniżej 30% marży to nie ma co schodzić, bo to się potem nie opłaca, moi drodzy. A tutaj przy danych produktach nie do końca widzimy, jaka ta marża jest, bo ja bym na niektóre produkty spróbował też i ceny podnieść. Możemy to zrobić, słuchajcie, w następnym odcinku w ogóle testowo. Tylko wtedy bym musiał na chwilę tego moda wyłączyć i zrobić taki test. Na przykład jeden dzień mega promocja, a drugiego dnia po prostu totalnie sklep dla VIP-ów, nie? Właśnie, widzowie, zrobimy w następnym odcinku sklep dla VIP-ów i wszystko pójdzie, kurde, przynajmniej razy dwa od ceny zakupu, nie? Możemy tak zrobić, słuchajcie. Drogi sklep dla VIP-ów, tak, tak. Tak, no i widzicie, tak sobie tam uzupełniam. Ktoś by zapytał, dlaczego? Dlaczego nie zlecę wszystkiego magazynierowi? No to odpowiedź, widzowie, jest bardzo prosta. Chyba to już ją znacie. Mi to po prostu sprawia frajdę, że ten towar sobie mogę powrzucać na półki. Jakby... A poza tym też, pamiętajcie, to nie chodzi o to, żeby nakupować, znaczy nakupować, no zatrudniać nie wiadomo ilu pracowników, przecież oni za darmo nie robią, tam też kto kosztuje. Tu trzeba mierzyć siły na zamiary, ja patrzę, jakie mamy obroty, okej. Patrzę też, jakie mamy rachunki. Pamiętajcie, że zawsze te 10% wychodzi, że z obrotu to są rachunki, bo zobaczcie teraz, już nasze rachunki to chyba 500 euro wynoszą. Zajrzyjmy. Zobaczcie, 500 euro dziennie i czynsz 200 euro, to jest 700 euro, a my mamy, słuchajcie, obrotu raptem 5000 czy tam ile było, no to to jest 10%, więc ja nie chcę też iść w te koszty, tym bardziej, słuchajcie, mamy w rekrutacji, mamy trzech kasjerów, co uważam, że i tak jest spoko, i jeden magazynier, no nie wiem. Ja bym raczej tutaj nie przesadzał, póki on daje radę, gorzej jak nie będzie dawał rady. I tutaj mamy licencje wszystkie trzy od... I te bym chciał kupić, tylko słuchajcie, to będzie 66 tysięcy. No to powiedzmy, że uzbieramy do tego levelu 70. Środek czyszczący, tabletki do zmywarki, płyn do naczyń, zmiękczacz do tkanin. Dobrze, dział chemii mamy, tylko będzie trzeba coś zrobić z papierem toaletowym. Tu damy radę. To w ogóle jest dla mnie dziwne, bo tu jest napisane, że książki. W sensie, żebyście mnie dobrze zrozumieli, ja jestem zwolennikiem książek i czytam ich bardzo dużo, natomiast nie rozumiem w moim markecie, po co mają być książki, w sensie, że no raczej książki według mnie, no to w takich empikach i tak dalej, nie, albo jakimś Auchan, a nie takim moim markecie, no ale dobra, są jakieś książki, zobaczymy. I tu jest jeszcze licencja, jakaś karma, dla kota, karma dla psa, karma dla kota. No dobrze, zobaczymy. Czyli też zwierzęce się robią. Dobrze, widzowie. Zobaczymy, jak tam z utargiem dzisiaj będzie. Bo trzeba towar na magazyn zamawiać i to jeszcze będzie, na to będzie najgorsze. I teraz zrobimy wielkie zamówienie, które możemy zrobić za jednym zamachem, nie martwiąc się, widzowie, o nic. No może już wejdę na tą kasę, może ktoś do mnie tutaj przyjdzie, nie? Bo chciałem wam te euraski pokazać, jak ktoś nie widział odcinka z modami. Także z miłą chęcią bym wam pokazał te euraski. Ja i tak czekam, ale to myślę, że każdy i każda z was się domyśla,
że mega, mega czekam za polską walutą. Ja chcę złotówki. O, przyszedł pan tutaj, Bonifacy. Jakiś dzień dobry, panie Bonifacy. Witam pana serdecznie. Jak ja dawno na kasie nie byłem, widzowie. Naprawdę, jak ja nie byłem dawno na kasie. Czas i widzicie, to z tą kasą to jest ta sama sytuacja. Też mi to czasem sprawia frajdę. Ja lubię czuć, że no ten biznes jest mój, tak? Że coś w nim robię. Wiadomo, że jakby była sieć supermarketów, no to już... No bym tylko musiał nimi ich pilnować, no ale no skoro to jest jeden supermarket, no to nie będę się tutaj, wiecie, nie będę tutaj kozaczył, tylko no trzeba. Zawsze słuchajcie, ja słyszałem taką zasadę i tu mogę wam ją powiedzieć, zresztą sam ją prowadząc sklep i biznes przez wiele lat stosowałem i polecam. To jest zasada, którą macie, jeżeli byście chcieli otworzyć franczyzę McDonalda. Nie wiem, czy słyszeliście, jak nie słyszeliście, to będzie to taka ciekawostka. Wyobraźcie sobie, że jeśli chcecie otworzyć McDonalda, to nie wystarczy mieć pieniądze, żeby otworzyć McDonalda. Nie, zasada tam jest taka, że musisz lecieć na chyba miesiąc do Stanów, gdzie ty jako właściciel musisz przechodzić w McDonaldzie praktyki na każdym szczeblu, zaczynając od sprzątania, od zmywaka, od frytek, po wszystko. I to jest świetna metoda, bo dzięki temu faktycznie ktoś, kto no jest szefem, wie, czego oczekiwać od pracowników. Według mnie jest to kapitalne, nie? Już wszyscy? Chyba wszyscy, nie? A jeszcze pani się zabłąkała. Zawsze ta pani, a jeszcze ta się nie wiadomo skąd wzięła. Tu jeszcze pan ufoludek. No, to jeszcze są klienci, widzicie? Ale tych klientów to jeszcze jest. No nie, no to nie możemy zamykać, widzowie. No to nie można zamykać, jak klienci są. Co z tego, że... Co z tego, że 21? Oni tu do toreb ładują. Patrzcie. Ilu klientów. Tutaj pewnie też będę światła musiał zamontować, bo tu jest totalna ciemność. Ale no jak nie ma towarów, no to... Wiecie, oszczędzamy na prądzie, widzowie. Tutaj jest, myślę, że tak w miarę spoko. Tam może przy tym oknie jest tak ciemnawo. Tu by się pewnie jeszcze jedna lampa przydała. Tak mi się wydaje, że tu schrzaniłem. Ale to spoko, wiecie, dostawić lampę to nie problem. Zobaczcie, jak mamy ładnie na magazynie oświetlone. O, ostatni klient chyba. I też bym mógł więcej tych lamp, ale po co? Tyle wystarczy. Szczególnie, że te etykiety tutaj świecą w nocy, no to... Wiecie, ładnie się odbijają. Po co tu więcej lamp? Żeby kartony podziwiać? I właśnie zaraz tutaj przechodzimy robić działanie, widzowie. Już ostatni klient i idziemy do magazynu robić to, na co czekaliśmy od początku odcinka, a zwlekałem, żeby nam na pewno kasy nie zabrakło, a poza tym też chciałem wam pokazać, jakie tutaj obroty robimy. Wychodzi na to, że wszyscy. 82, chyba jeden więcej niż poprzednio. Zobaczcie, prawie 6 tysięcy sprzedaży. No pięknie, pięknie widzowie, no pięknie, dlaczego nie pięknie, pięknie. Jedynie wkurza mnie to zapalanie światła, ale to po prostu mi jeszcze nie działa. Niby wszedł update, który działa, bo ja zawsze od 8 rano ustawiam. Widzicie, wódki tak brzydko wyglądają na tych półkach regałach pięciopółkowych. Ja to muszę przemyśleć. Co ma stać? Bo zobaczcie, no na przykład wino też kijowe, ale whisky już wchodzi idealnie. I ja bym musiał przemyśleć, chociaż tu z alkoholowych rzeczy właściwie nic. Nic nie wchodzi idealnie, bo ani wódka, ani te piwa... Więc ja bym tu musiał przemyśleć, słuchajcie, czy może zostawić jeden regał pięciopółkowy tylko do whisky, ewentualnie coś obok się wstawi, co będzie w przyszłości jakiś alkohol, jeżeli będzie. Nie wiem, nie wiem, no to jeszcze do przemyślenia, bo to też tutaj to laguje, wiecie, ale to jest moja wina, bo źle wstawiłem. Dobrze, moi drodzy, i teraz zobaczcie, będziemy korzystali z tego skanera. I jest to świetne narzędzie. Czyli tak, temat... O, znowu następne rachunki. Czyli temat zakupu sekcji, od razu wam mówię szczerze, od poziomu 60, czyli praktycznie dwie sekcje mógłbym kupić, ale to są za duże pieniądze. Zobaczcie, 64 tysiące, 72. To jest według mnie za dużo. W sensie, że jakby nic nam nie da ten temat... A tu musimy teraz sobie włączyć. Nic nam ten temat, widzowie, nie da. Dobra, tu musimy sobie zaznaczyć. No i lecimy. Ciekawe, ile wydamy kasy. Możesz, drogi widzu, w tym momencie spróbować
zgadnąć. Raz, dwa. Jaka kwota wyjdzie zamówienia ta finalna? Czy będzie to 10 tysięcy, czy więcej? Oczywiście nie musiałbym tego domawiać tak naprawdę. Jak widzicie, nie ma tu presji, bo ten towar jeszcze jest, ale chcę wam pokazać, jak może ładnie wyglądać ten magazyn, kiedy go całego zapełnimy. Tylko pytanie, czy nam się uda. Idzie raz, raz, dwa, trzy. Ja klikając to sobie liczę. Mam nadzieję, że mi... Bo to tak dziwnie klika. Raz kliknie, raz nie kliknie, a potem się okazuje, że w komputerze i tak jest nabite. Ale nic, nie będę podglądał. O, tu się narobiło. Bo potem zostaną, wiecie, te produkty, których powiedzmy byśmy nie za dużo zamówili, tak? Czyli które by nie weszły na półki, to one później zostaną nam perfidnie. O, tu śmietana. O kurde, powiem wam, że będzie spore to zamówienie. Widzowie, będzie spore to zamówienie, tyle wam powiem. No ale chcę wam pokazać, jak ja ten towar uzupełniam, tak? No, sporo będzie. Wy może nie słyszycie tego, bo też może muzyka zagłuszać, ale jak coś, to ja klikam tyle razy, ile kartonów mi tu brakuje. Według mnie oczywiście opcja taka jest fajna, bo wtedy, zobaczcie, nie muszę się jakoś tam stresować. O, chyba jedną za dużo zamówiłem tą. Ale dobra. Dobra. Kurde, ja już jestem ciekaw tej kwoty, bo ilość produktów oczywiście, bo ktoś powie, ale przecież klikasz, a zaraz ci się koszyk skończy. Otóż, drogi widzu, na szczęście mi się koszyk nie skończy, dlatego że... Dlatego, że mam możliwość zamawiania większej ilości towarów i to jest super, że ten mod taką możliwość daje. Ja to oczywiście tam kliknąłem tą opcję, zobaczycie jak ona działa, dlatego chciałem wam to pokazać, że kliknąłem tą opcję, żeby towar po prostu był dostarczany na magazyn, nie? I chodzi o to, że oczywiście jest to płatne, ciekawe ile mi wyjdzie kasy do zapłaty za dostawę na magazyn. Więc też chcę to sprawdzić, bo jeszcze tak wielkiego zamówienia nie robiłem na raz i chcę zobaczyć, ile wyjdzie kasy na magazyn. I dobrze, że jest to płatne, bo nie jest to, wiecie, jakiś taki, powiedzmy, mod, który by za dużo ułatwiał, tylko coś, co dla mnie jest w tym momencie uczciwe. No jestem ciekaw, widzowie, jestem ciekaw, czy już nam się miejsce... Nie, no 200 produktów chyba jeszcze nie zamówiliśmy, nie? A to dopiero, słuchajcie, jedną część regału, jedną część dopiero przeszliśmy. Tu byliśmy. Podejrzyjmy. O kurde, panie, już jest chyba 10 tysięcy. Mydełko fa. Grubo się robi, widzowie, robi się grubo. Ja pierdzielę, nie, no kto to zapłaci? Powiedzcie mi, no ja będę musiał zapłacić, nie no. 4, 5. Ja pierdzielę. Bo jakby się coś skopało i to by nie dostarczyło na magazyn, to wiecie jaka to będzie piramida przed sklepem?
i weź to potem, kurde, układaj. Przecież to ja bym chyba, nie wiem, kociokwiku dostał. Serio, widzowie, jak ja bym miał to sam układać? To nie wiem, chyba by mnie krew jasna zalała. Krew nagła, jaśnista mnie zaleje. Nie no, chyba nie będzie takiej potrzeby, żeby mnie zalewała. A ładnie te mięsa schodzą. I szynki. Ja wiem, że tu mamy nieregularnie, widzowie, te towary pozamawiane, jak widzicie. No te lody tu źle są ustawione. Powinny być po połówce tylko. To nie pod... No może nie wiem, czy mi się uda. Czekajcie. Trochę bez sensu teraz robota, bo... Pochodziło mi o to, że te wtedy bym dał tu. No dobra, no na razie wyciągnijmy ten jeden karton, który byłby w nadmiarze. Bo powiem wam szczerze, że to się robi potem problem. Dobra, na razie zrobimy tak. Bo gdzieś mi miejsca, wiecie co, brakowało i ja to chyba za bardzo się rozpychałem. Tak wam... Ej, nie miałem tych lodów zamawiać. Za bardzo się, widzowie, rozpychałem. Mamy 4 rodzaje lodów i to nie może być tak, że na jednym regale jedne lody. Ja wiem, jaki był zamysł, ale to tak nie może być. To tak nie może być, widzowie. Niewiele mi to dało, ale dobra, będę wiedział przynajmniej, że mi się zwolnił regał. A to co to jest? To jest jeszcze, to są te truskawkowe, to one tu były gdzieś. Dobra, może się nie roztopią na ziemi od razu. Lecimy dalej. Nie, dobra, to ja też jeszcze tu zrobię przemeblowanie, bo troszeczkę nie pomyślałem z niektórymi rzeczami. Ja pierdzielę, widzowie, ile tego towaru. Na pewno się nad czymś rąbnąłem. Możecie tylko obstawiać, nad czym się rąbnąłem. I tak samo może z pizzami, powiem wam szczerze. Zrobię, bo to... Chyba tak. Chyba coś tu pozmieniam, powiem wam szczerze, bo... Bo to tutaj mi miejsca za dużo zajmuje, ja się potem nie pomieszczę. O Jezu, jeszcze jajka. No to ja nie wiem, czy my to na fulla zamówimy, widzowie. Ja nie wiem, czy my to naprawdę na fulla zamówimy wszystko. Ja pierdzielę. Jogurty też. O kurde. Już widzę kwotę zamówienia, nie? Ja bym może nie chciał widzieć. O, bo jeszcze z napojami rozumiem, bo napoje jakoś tam schodzą, a te pizze... Z drugiej strony, ile ich wchodzi do zamrażarki, no to... Tylko nie wiemy, czy mi się zawsze dobrze kliknęło. Tego nie wiemy, moi drodzy. Bo to różne odgłosy wydaje ten skaner. No i z wodą tak samo. Jeden gatunek wody powinien być z jednej strony, drugi z drugiej. Tu troszkę, moi drodzy, tego nie przemyślałem, powiem wam szczerze. Więc jeszcze to będę przestawiał, bo po prostu się nie pomieścimy. To jest jakby tak bez sensu w niektórych przypadkach, nie? To takie było... Ja to tak po prostu powrzucałem, a tu już byliśmy, nie wiem, czy z tej strony. Chyba byliśmy z tej strony, już zapomniałem, czy my tu byliśmy. Byliśmy, bo sery. Dobra, uwaga, widzowie, wielka chwila nadejszła. Nadejszła niepofomna chwila. Jeszcze przejrzyjmy, tu chyba nie byliśmy. Jak byliśmy, to będzie problem. Chyba byliśmy. Ale tu nie byliśmy. A już nie wiem, gdzie byliśmy, już mi się wszystko... Pierdzieli, słuchajcie, w tej głowie. Tutaj byliśmy. Dobra, koniec. Zamawiamy. Uwaga, jesteście gotowi? Moi drodzy, czy jesteście gotowi? Zobaczmy kwotę. Ile?
30 177 dolarów, czego koszt załadowania tego na półki, co oczywiście pochwalam i mi się to podoba, wyniesie nas prawie 1000 dolarów, euro, no, czyli 957 euro. 957 euro. Zobaczmy, na ile mnie wzrok pomylił. Teraz to się już automatycznie uzupełniło, ale jak widzicie, bardzo ładnie oczywiście towar się ustawia, nie? Tylko coś źle pozamawiałem, jak widzicie. Nie. Jak 30 tysięcy, to 3 tysiące. Coś mi się kasa nie zgadza. Jak to się stało? Tyle za coś mi tutaj chyba mnie oszukano. Czekajcie, coś mnie oszukano chyba. Jak ja mam 30 tysięcy na koncie? Jakim cudem? Jak to jest możliwe? To może się nie zamówiła połowa? No coś się na pewno widać, że nie zamówiło. Patrzcie, tu się nie zamówiło. Dobra, jak już mam wszystko uzupełnić, no to już wszystko, nie? Tu się nie, na pewno Nutelle się nie zamówiły, a może się zamówiły już, cholera wie. Ale śmietana się nie zamówiła. Czekajcie. No dobra, bo może mam jakieś schizy, nie? Ale mi się wydawało, że ten ser stał z drugiej strony. Albo dwa razy to samo ustawiłem. Nie, no tu są słodkie, typu cukier, cukier, cukier. To może ja tak szedłem i po prostu mi się strony pomyliły. A nie, bo to jest inny ser. Dobra, to jest podobny ser po prostu. Jak widzicie, wszystkiego jednak nie zamówiłem. Nie kliknąłem w sensie. Nie wiem, czemu to tak dziwnie działa. Musimy zobaczyć. Raz się... Dziwnie to się dzieje. Dobra, wystarczy tego. Przecież kto to będzie płacił za ten towar? Zobaczcie, widzowie, jak jest pięknie. Tylko oczywiście Gałgan, pracownik, chyba jakiś karton rozrzucił, a nie to ja akurat. Bo było już by na pracownika, a to ja niestety. Kurczoki jeszcze. Nie wiem, co ta mąka tam robi pod spodem. A czemu tu jest tak pusto? Aha, bo to ja przestawiałem. Dobra, no i dobrze, że przestawiałem. Bardzo dobrze. Muszę tu w ogóle ogarnąć. Bo słuchajcie, jak nowe produkty przyjadą, to my też się możemy, widzowie, nie pomieścić. A tego byśmy nie chcieli, prawda? No, no nie chcielibyśmy się nie pomieścić. Także chcielibyśmy bardzo się pomieścić właśnie. Wejdzie to tam w ogóle? Niby wejdzie. A już obok nie wejdzie? Wejdzie, dobra. Koniec, koniec tego dobrego. Ostatnie zamówienie. Ile ono wynosi teraz? Do zapłaty. A, bo ja na saldo patrzyłem, ale... Bo tu się to przesuwa. 2000 jest do zapłaty. To wtedy mieliśmy też inaczej. Zamówienie, a dobra, do góry jest. Czy ja niepotrzebnie na saldo patrzyłem? Czyli na pewno nie mieliśmy. Mieliśmy za 9000 zamówienie, jak już. O kurde. A to co to tutaj poprzyjeżdżało? Aha, no czyli dobra, będziemy czekać. Jak się zwolni, ja to ręcznie. Już nie wyrzucimy towaru, widzowie. No. Czyli jeden pracownik to troszkę mało, prawda, widzowie? A tu co? Czemu tu jest pusto? Nie może być pusto. To jest ważna mąka, ona się sprzedaje. No i... Ej, coś tu nie działa, widzowie. Zobaczcie. Coś tu nie działa. Bo przecież to... Czyli to nie działa idealnie. Patrzcie, tutaj jest miejsce na to. Może źle regał stoi, nie wiem. Tutaj kurczok, znając życie, pewnie jest też miejsce na kurczoka. Nie, akurat z kurczokiem chyba... Takiej sytuacji nie ma, bo tam były papiery. No dobra, z kurczokiem akurat jest inaczej. Ale z ziemniakami, ale może nie kliknąłem akurat. No dobra. Dobra, może moja wina, może nie kliknąłem, nie wiem.
Piwo to zamawiałem na regał. Dla siebie, że tak powiem. No, lody to... Ojejku, tych lodów. Jednak zamówiłem te lody, zapomniałem je. Ach, widzowie, zapomniałem te lody. Nie ten. Co to mi się, auto nagle włączyło? A nie, bo ja je mam... Dobra, ja je mam tak wyciszone, okej. Okay. Czyli tak mam sam raz, że nie jest, że totalna cisza, ale tak... No dobra, widzowie, no i co my tutaj mamy? Zatrudniamy chyba magazyniera, nie? Jak już tyle towaru. Zobaczymy, czy dwóch będzie lepiej pracowało. Myślę, że nie szarpałbym się na razie na czterech, bo to uważam, że bez sensu. A co ja tutaj rzuciłem? A, jeszcze mąkę zamówiłem. No dobra. Coś ten skaner raz działa, raz nie działa. Słuchajcie, ja myślę, że zrobimy tak, że... dwóch sobie zostawimy, jak już będą... Na pewno czwarty magazynier zacznie pracować, kiedy będą wszystkie produkty. Tu mi jeszcze został jeden regał wolny na coś. Ja to też jeszcze pomyślę, ale ja to inaczej, słuchajcie, troszeczkę zrobię, bo tak jak... Jakby nie wiedział... Ja nie wiedziałem, słuchajcie, jak to wrzucałem. No co mam wam kłamać? Nie będę wam kłamał. Jak wrzucałem na te półki, to nie do końca byłem przekonany, jak to będzie schodziło, jak to będzie pasowało. No i... Zobaczcie, mamy jedną pizzę, drugą... Aha, no to tak jest dobrze. Nie, to jest ta sama pizza. Potem drugi z regał jest też tą samą pizzą, a myślę, że mogłoby być po 6 kartonów. Czyli tu jedna pizza, obok druga, tu trzecia. No i wtedy półtorej regału jakby nam się zwalnia, nie? Czyli ten cały na pewno nam się zwolni. Tu zobaczcie, co do tego groszku, czy tych wege, to, czy tych ziemniaków, to mam wątpliwości, żeby zmniejszać, bo one się naprawdę sprzedają w zamrażarce. Lody też po pół. Czyli kolejne półtorej nam się zwolni. No to już mamy trzy regały więcej. No, tak jak zrobiłem tu z kurczakiem, z szynką, z drugą szynką, z mielonym mięsem, ze stejkiem, no. I potem tutaj są makarony i to muszę przemyśleć, bo to spaghetti też w sumie dobrze schodzi. Ale ja nie zamawiałem, słuchajcie. Ani potrzeba? Ja nie zamawiałam. Słuchajcie, ja nie zamawiałem poza odcinkiem towaru, poza tym, co wrzuciłem, tak, co nie było pełne. O, widzicie, tu też jeszcze nie domówiłem i tu też jeszcze na jakąś chemię jest półtorej regału, w razie czego. Tam gdzieś widziałem, jakaś chemia ma się pojawić w tej licencji. Ciekawe, czy nam, kurczę, regałów starczy. O, tu też jest chemia, no najwyżej to pire i ten ryż się wywali i tu będzie chemia. Czy po prostu się... A, i tu jest jeszcze jeden regał. No dobra, no mamy dwa regały wolne na chemię, w razie czego trzy. Dobrze, widzowie, dobrze, no to chyba mamy to ogarnięte, ale czemu ta mąka, co tu z tą mąką, czemu oni ją nie chcą tu wstawić? To znając życie, słuchajcie, jeśli dobrze ja to rozumuję, ale nie, bo mąka jest w takich kartonach. A już nie wiem, tam się nie znam, nie orientuję, może mi się uda jogurta wrzucić do lodówki, może gałgan nie uzupełnił akurat. Może się obija chłop i wiecie, o... Proszę bardzo, widzicie, obija się chłop. No to jogurty mogę sobie wrzucić do lodówki. No niewiele tam powrzucam, coś tam zawsze, ale tych kolorowych więcej zeszło. Jak się chłop obija, to co ja będę tutaj próżno stał? No ktoś musi robić, a robić nie ma komu, nie? Jak mówił Kiepski. Dobra, moi drodzy, no to chyba tyle w tym odcinku. Magazynier zatrudniony numer 2. Magazyn potestowaliśmy, zapełniliśmy przede wszystkim. Kasy, no nie czuję, żeby jakoś tam było. Tym bardziej, że wiecie, no... Prawda jest taka, widzowie, że... To, ja zawsze mówię, to jest inwestycja w towar. To nie jest tak, że my tutaj... Ja owszem, może dużo kasy wstępnie straciłem na te zamrażarki, tak? Ale też wam powiem, że nie do końca, ja nie jestem na przykład tak rozrzutny, bo kiedy weszła aktualizacja tego moda i się okazuje, że te zamrażarki są również dostępne białe, no to ja przecież nie będę, zaraz wam pokażę w sklepie, ile one kosztują. No to nie będę, słuchajcie, wymieniał zamrażarek tylko po to, żeby kolor zmienić, no bez przesady, bez jaj, tak? Bądźmy troszeczkę, wiecie, myślący, nie?
Zobaczcie, jedna jest za 700, ta biała jest za 750 euro. Czyli praktycznie no, prawie dwa razy droższa od oryginalnej, ale oryginalna no, ma połowę mniejszą pojemność, więc jakby no według mnie to jest dobre, to jest uczciwe, słuchajcie. A już nie chcę wam mówić, że sporo kasy poszło w te regały. O tym wam chyba nie muszę mówić, widzowie, nie? Że tu sporo kasy poszło. Także wiecie, no to jest inwestycyjne, więc na razie, słuchajcie, kwadraciki, nie wiem czy z tej strony, czy z tej, nie wiem w którą stronę to nam się rozbuduje, jaka to będzie loteria, ale no o kawałek kwadracika to w tym momencie mi nie chodzi. Już wolę poczekać i chyba... A czemu ja mam sufit brudny, widzowie? Co to tu jest? Sufit mamy brudny. Zobaczcie. Albo tak jakoś dziwnie zagipsowali. A ci pracownicy, zobaczcie, jak oni mi ten sufit zrobili, byle jak. Brudny sufit. I kto to ma sprzątać teraz? Chyba ich pozwalniam wszystkich. Dobra, nie no, kasjerów nie pozwalniam. Także ja tu sobie zrobię dniówkę. No pewnie będziemy się widzieli, jak już będzie ten 70 level. Aczkolwiek mam jeszcze pomysł na jeden odcinek na jutro. I dalej będziemy się tym tematem mogli zająć, czyli zrobić jakąś po prostu konkretną wyprzedaż. Testując tego moda, znaczy ja wiem jak on działa, ale raz jednorazowo możemy to zrobić na odcinku z dużą liczbą klientów. To się nazywa mod More Customers. Ja nie polecam go stosować. Co sami zobaczycie na odcinku, jak on działa, jak zrobimy dwie dniówki, zobaczycie co się dzieje i to... Plusem tego jest to, że to nie jest pieniądz, który ci leci z nieba, bo to jednak ty musisz na to zapracować, bo po prostu masz tylko więcej klientów, tak? No towar się sam nie uzupełni, sam się nie zamówi, ale... Więc tu jest wszystko spoko, ale generalnie... No możemy zrobić jutro taką jakąś tam... Albo właśnie więcej klientów, a ceny podniesiemy na kilka produktów. Zobaczymy, przemyślimy. Do zobaczenia jutro, drogi widzu. No i oczywiście na koniec bardzo cię gorąco i serdecznie proszę o zostawienie łapki w górę i komentarza pod filmem dla lepszych zasięgów, bo to jest dla mnie bardzo ważne. I dziękuję, że oglądasz, bo to pomaga w rozwoju mojego kanału. Trzymaj się, cześć!